Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj recenzja lalki. Nie jest to typowa Barbie, ale barbiowa lalka Wonder Woman. Jest ona troszeczkę większa od Barbie. Mam tutaj, odłożymy lasso na bok. Mam tutaj standardowej wielkości Barbie. Spójrzcie tylko, nogami niech się zrównają. Jest ona troszkę większa, kończy się tutaj Barbie, jej gdzieś mniej więcej do linii oczu dosięga. Jest to lala, która jest zupełnie, całkowicie mobilna. Zginają się jej kolana, można jej zdjąć buty, ma też zdejmowany ten tutaj strój. Tutaj także na rękach ma takie ochraniacze. Ruszają jej się nadgarstki, zobaczcie. W każdą stronę można jej wyginać ręce. Troszkę irytujące jest to, że patrzcie, zdejmiemy jej ten naszyjnik. To wszystko jej lata dookoła. Można to oczywiście zdjąć, także odpiąć i zdjąć, ale nie trzyma się to w ogóle jakoś za bardzo jej tutaj ramion. Tutaj w pasie też ma taki pas. Tutaj ma na głowie opaskę czy koronę. No, jest typowo taka barbiowa lalka, troszeczkę większa, ale u nas mieszka z innymi lalkami Barbie w domku dla Barbie. Lasso może trzymać w rękach. Lasso nam się nie chce wyostrzyć. O, jest. Lasso jest dość elastyczne, wygina się na wszystkie strony, proszę Cię bardzo. Tak wygląda lala, może siadać, może wszystko robić jak zwykła Barbie, proszę bardzo, stać, siedzieć, leżeć, stać właśnie, zobaczcie. Bo Barbie, o, stój! Lalki Barbie typowo nie stoją, a Wonder Woman stoi, jak się to odpowiednio zrobi. O. Ale Ken stoi. Ken stoi? Też trochę się wywraca. A lala Wonder Woman potrafi stać. Ojej, poszturchnęłaś ją. Potrafi nasza lala stać. Pięcia! Dobra, tak to wygląda. Świetnie leżeć. Umie świetnie leżeć. Nie ma żadnych minusów, jak na Barbie przystało. Uwielbiamy lale Barbie i kolekcjonujemy je, prawda? Kolekcjonujemy Barbie. Wonder Woman jest tak samo fajna jak Barbie. No i cóż, jej cenę także Wam wkleję w opis do filmu, bo nie mam pojęcia, ile ona teraz kosztuje, ale aktualne ceny będą w opisie. I tam jest też link do naszej strony, do Facebooka, wszędzie Was zapraszam. No i subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pozdrawiam Was gorąco, do usłyszenia.